Witaj w 8 module kursu dotyczącego podstaw przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki. Dziś zajmiemy się cyklami obróbkowymi na frezarkach CNC. Programowanie procesów frezarskich bywa dość pracochłonne, szczególnie gdy wykonywany detal ma skomplikowany kształt. Dlatego też bardzo wygodne jest stosowanie cykli stałych, podobnie zresztą jak w toczeniu. Są to podprogramy na stałe zapisane w pamięci układu sterowania frezarki. Znacznie ułatwiają pracę, a przede wszystkim skracają długość programu. Cykle stałe są określane za pomocą funkcji przygotowawczych, które różnią się w przypadku poszczególnych systemów sterowania. Również sposób definiowania i zapisu parametrów jest inny. Przyjrzyjmy się cyklowi frezowania kieszeni prostokątnej. Wykonana zostanie kieszeń o wymiarach 60x60 i głębokości 18 mm. Jak wiesz, oto frezarka. Spójrzmy na przybliżony widok przygotówki zamocowanej w imadle z ustawionym punktem zerowym detalu. Narzędzie ustawiono po środku kieszeni, która będzie wykonywana. A tak będzie wyglądać w programie. Oto fragment programu z podaną obecną lokalizacją narzędzia, czyli X50, Y50, Z5. Kolejnym krokiem będzie znalezienie w zakładce funkcję odpowiedniej do frezowania kieszeni prostokątnej, to znaczy G87. Zaznaczamy wybraną funkcję i przechodzimy do zakładki Parametr. Definiujemy parametry, naciskamy przycisk Przejmij. Otrzymujemy zdefiniowaną funkcję. Należy tylko pamiętać, że trzeba ją wywołać w punkcie, to znaczy funkcją G79. Pewnie domyślasz się, jaki będzie efekt naszej pracy. Spójrzmy na widok 3D oraz na zbliżenie elementu z wykonywaną kieszenią prostokątną w 3D. A to element z wykonaną kieszenią prostokątną w rzutach z naniesioną siatką pomiarową. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi materiałami umieszczonymi na platformie.